Cześć, dzisiaj pokażę Wam projekt 3D naszego domku. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o wymiary, szerokość 2,55, długość 6 metrów, wysokość razem z przyczepą do 4 metrów. Do tego dochodzi ta mała skrzynia inspekcyjna. W tej skrzyni mamy przyłącza, przyłącze elektryczne, przyłącze wodne. Może być też butla gazowa, mogą być schodki, które ułatwią nam wejście do naszego domku. Cały domek z każdej strony ma dużo okien. Te okna są jak największe po to, żeby wpuścić do środka jak najwięcej światła, po to też, żeby ze środka, ponieważ w tym domku będziemy całkiem sporo czasu spędzać, były przepiękne widoki na zewnątrz, z każdego praktycznie miejsca. To, co jest takie unikatowe dosyć, że na obu szczytach mamy okna, po środku są drzwi do łazienki, w tych drzwiach również robimy przeszklenia po to, żeby światło mogło świecić przez cały nasz domek. Tutaj też, jak widzimy, kręcąc naszym domkiem, również mamy taką sytuację, że to światło nam swobodnie wędruje i może przeświecać przez cały domek. Elewacja jest zrobiona z szalówki. Szalówka może być na przykład świerkowa, 140 mm, malowana akurat w tym wypadku farbą kryjącą. Narożniki, okna, drzwi, wszystko wykańczane listwami na biało, ponieważ tak jest ładnie naszym zdaniem. Drzwi w jakimś charakterystycznym, fajnym kolorze, na przykład czerwień angielska. Te drzwi tutaj są z witrażem, ponieważ uważamy, że bardzo fajnie będzie współgrał z naszym domkiem. Będzie to też coś, co będzie wyróżniało nasz domek, coś, co będzie dawało mu klimat i co będzie widoczne z każdego miejsca w naszym domku. Ok, zajrzyjmy teraz do środka. Zobaczmy, co jest w środku naszego domku. Ukrywamy dach. Tutaj widzimy antresolę i od razu, co rzuca się w oczy, na antresoli mamy fajny widok przez te dwa okna. Tak, śpimy, leżymy, mamy bardzo fajny, panoramiczny widok z jednej i z drugiej strony domku. Na antresoli w tej wersji mieści nam się materac 140 cm na 200. Mamy też wersję 160 cm na 200, także naprawdę spokojnie dwie osoby mogą się wygodnie na takim materacu wyspać. Ukryjemy teraz materac i antresolę, żeby pokazać, co jest dalej. Odkryła nam się łazienka, czyli tak, tutaj mamy łazienkę. W łazience jest prysznic, umywalka, toaleta spłukiwana i inne akcesoria, o których powiemy za chwilkę dalej. Tu mamy ogólnie strefę przechowywania, dużą strefę przechowywania, kuchnia, piecyk, jadalnia plus stół do pracy oraz duża kanapa. W łazience, tak jak wspominałem, mamy dużą kabinę prysznicową zasłoniętą zasłonką 70x90. Tutaj mamy szafkę wiszącą. Pod szafką oczywiście możemy wejść z mopem po to, żeby wyczyścić podłogę. Zlew z kranem usytuowany na środku okna. Z boku na teleskopie będzie domontowane lusterko po to, żebyśmy mogli się przejrzeć podczas golenia czy malowania. Toaleta spłukiwana, kaloryfer, na którym możemy powiesić kaloryfer elektryczny, na którym możemy powiesić ręczniki do wyschnięcia. Nad toaletą znajdzie się terma do podgrzewania wody z zasobnikiem, tak żeby zaraz po odkręceniu ta woda była po prostu ciepła. OK, spójrzmy teraz w drugą stronę. To jest druga strona naszej łazienki, są drzwi wejściowe i to, co chciałem Wam pokazać, to ta duża szafa. To jest szafa 2 metry wysokości, 35 cm głębokości, 60 cm szerokości. Jest to szafa gospodarcza, w której możemy przechowywać wszystkie nasze rzeczy do łazienki, chemię, nie, do prania, do mycia, plus deskę do prasowania, odkurzacz, tego typu historie. To wszystko powinno nam się tu swobodnie zmieścić. OK. Teraz obejrzyjmy sobie
strefę przechowywania. Ta duża szafa, tu są schody, po których wchodzimy na antresolę. Wszystkie te górne półki są opcjonalne. Te półki mają 25 cm szerokości, dolne mają 60 cm. I tak, na dole to jest główna szafa. Możemy mieć ubrania. Druga szafa przeznaczona jest na lodówkę do zabudowy. Lodówka jest lodówko-zamrażalka normalnej wielkości. Tutaj mamy idealne miejsce na pralko-suszarkę. Najmniejsza szafeczka otwierana, na przykład ten schodek może się uchylać do góry lub też możemy to otwierać ją do boku, możemy przechowywać na przykład buty. Tu mamy fajne miejsce, to jest nasza strefa jadalnia i tak naprawdę blat roboczy, jak będziemy pracować. Ten blat składa się na dwa. Blat jest szerokości naszego okna, czyli 120 cm. Siedząc widzimy, wyglądamy sobie przez okno, czy to pracujemy, czy jemy. Mamy cudowne widoki dzięki temu. Blat po pełnym rozłożeniu ma 70 cm szerokości. I to wtedy jest nasze biurko do pracy. I jeżeli go złożymy na pół, mamy 35 cm i jest wtedy doskonałym miejscem do zjedzenia posiłku. Możemy go też w całości położyć na ścianie. Wtedy uwalniamy sobie tą przestrzeń i możemy rozłożyć kanapę, możemy skorzystać w pełni z naszej kanapy. Druga strona naszego domku. Tutaj mamy widok na kuchnię. Kuchnia składa się z trzech pełnowymiarowych szafek 60 cm szerokości. Na środkowej mamy zlew. Zlew jest usytuowany znowu na środku okna. Okno jest to na 100 troszeczkę mniejsze niż z tyłu domku, dlatego że mamy tutaj antresolę, która nam determinuje ten wymiar. Pod zlewem, jak w każdym polskim domu, musi znajdować się śmietnik. Śmietnik z możliwością segregacji odpadów, bo to jest już standard. Płyta indukcyjna dwupalnikowa, piekarnik elektryczny, jeżeli jest takie życzenie. Z drugiej strony mamy szafkę, w której możemy pochować sobie wszystkie nasze sprzęty kuchenne. Możemy również z boku domontować dodatkowy blat rozkładany. Jeżeli potrzebujemy, będziemy dużo gotować i będziemy potrzebowali większej strefy roboczej w kuchni. Tutaj na ścianach mogą znajdować się otwarte półki, na których możemy postawić kubki, przyprawy, tego typu historie. Tutaj kończy nam się antresola i też pod antresolą możemy podwiesić haki, na których możemy również w kuchni jakieś rzeczy umieścić. Tu widzimy bardzo fajnie nasz piecyk na drewno. To jest skandynawskie, popularne w Skandynawii, w Kanadzie, w Nowej Zelandii. Piecyki na drewno, bardzo małe, natomiast poprawnie zainstalowane dają niesamowicie dużo frajdy. Ale też jest to ważna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo jest to nasze po prostu drugie źródło ciepła w przypadku jakiejś grubszej awarii prądu. Dzięki temu podczas zimy po prostu nie zamarzniemy. Drzwi z witrażem, wszystko jest tak jak trzeba. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest kanapa. Zrobimy sobie fajne zbliżenie. I teraz tak, po złożeniu tego stolika na ścianę i złożeniu krzesełek, tą kanapę możemy rozłożyć. Kanapa ma wtedy 160 na 200 cm, więc spokojnie dwie osoby na niej mogą się również przespać. Kanapa ma trzy wielkie szuflady, w której możemy przechowywać pościele i inne tego typu historie. Cała ta kanapa również może być zamontowana na podeście. Ten podest również może mieć strefy przechowywania. Wszystko jakby jest uzależnione od tego, ile tego miejsca jest potrzebne. Tutaj zdecydowaliśmy, że ze względu na to, że mamy szafkę gospodarczą, duży moduł ten do przechowywania, wystarczy nam standardowa kanapa na płaskiej podłodze i tak będziemy to realizować. Okej, myślę, że pokazaliśmy najważniejsze rzeczy dotyczące naszego domku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, uwagi, zachęcamy do ich zadawania na przykład w komentarzach. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu naszej strony, jeżeli podobało Wam się to, co robimy, jeżeli chcecie być po prostu na bieżąco.